Ja przede wszystkim chciałem Was wszystkich przywitać na tym miejscu. Jest to dla mnie zaszczyt, że po raz kolejny mogę tutaj stać, ale też i przywilej i radość, że znowu możemy się dzielić Bożym Słowem. Zanim zacznę mówić, to przekazuję pozdrowienia od pastora Janka i od pastora Bogusia, którzy są w Wodzisławiu, w Winnicy. Na konferencji kazali przekazać pozdrowienia koniecznie, żebyśmy się o nich nie martwili, że ich nie ma dzisiaj, ale że są cali, zdrowi i biorą też to, co Bóg ma dla nich w tamtym miejscu. Kochani, ja dzisiaj chciałem się podzielić bardzo prostym i w sumie krótkim przesłaniem. Tak sobie pomyślałem, że czasami te tematy, o których głosimy, są takie rozbudowane, że potem kiedyś rozmawiając z kim pytałem się, o czym było słowo, a on mówi, muszę sobie to dopiero w głowie poukładać, tak, że było dużo treści, dużo różnych prawd i wymaga troszeczkę czasu, aż to tam się ułoży, aż Duch Święty to słowo też wprowadzi do naszego umysłu. Więc dzisiaj chciałem powiedzieć, że będzie jedna główna prawda, jeden główny werset, którym chciałem się z wami podzielić i mam taką głęboką ufność, że poprzez ten króciutki werset Bóg będzie dzisiaj do nas mówił, do naszego życia, bo to jest, ja mówię takie posłanie o Kościele, chcę dzisiaj mówić o pierwszym Kościele, o Kościele Nowotestamentowym, ale mówiąc o Kościele, to ja patrzę na to słowo, że to jest słowo też dla wierzącego. Bo Kościół to my. Kościół się składa z małych kamyczków, z nas jako ludzi wierzących. Więc każda prawda, która jest wygłoszona w kontekście Kościoła, proszę, żebyście dzisiaj przyjmowali, że to jest prawda dla mnie, jako dla człowieka wierzącego. Werset zapisany jest w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, 42 werset. I czytamy słowa, które każdy z nas pewnie już wielokrotnie czytał. One na nowo bardzo mocno do mnie przemówiły i chciałem coś na ten temat powiedzieć. I napisane tu jest tak. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Amen. Co za prosta i łatwa prawda by się wydawała, ale tak naprawdę, kiedy się zastanawiamy, co było tajemnicą takiego dynamicznego wzrostu pierwotnego Kościoła, Kościoła nowotestamentowego, Kościoła, chciałem to podkreślić, po chrzcie Duchem Świętym. Czytamy tam w Dziejach Apostolskich, jest bardzo dużo opisów, jak Kościół się rozmrażał, Kościół się pomnażał, przybywało wierzących bardzo dużo. I dzisiaj, kiedy my jako Kościół tutaj się zgromadzamy, czy w tygodniu, czy w niedzielę, czy w różnych naszych aktywnościach, zastanawiamy się, co zrobić, żeby ten Kościół z powrotem mógł tak mocno rosnąć, tak jak na drożdżach rosną. Więc czytając ten wester, tak rozmyślałem na tym i Bóg, jak gdyby mówić, skup się na tym, Duch Święty, skup się na tym, co tutaj jest napisane. To nie jest jakaś trudna teologicznie prawda. Ale to jest prawda, którą możemy wziąć i zastosować w swoim życiu. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Zapisane są cztery prawdy dla człowieka wierzącego, cztery prawdy dla Kościoła. Ale zanim przejdziemy do tych prawd, jest tutaj bardzo ważne słowo. To jest słowo trwali. Wiecie, słowo trwali to jest podkreślenie tego, że to nie jest chwilowa moda, że to nie jest chwilowa okoliczność. Jeżeli ty i ja w czymś trwamy, to znaczy, że to jest jakiś dłuższy okres czasu. To jest coś, co jest związane z długością naszego życia. Poznaliśmy Jezusa, zostaliśmy zbawieni, podjęliśmy decyzję, że chcemy być Kościołem Jezusa Chrystusa, że chcemy być wierzącymi i trwamy w tym. To jest coś, to jest prawda, która może nas prowadzić przez całe życie. Przez całe życie duchowe, przez całe życie fizyczne, kiedy przyjęliśmy ją do swojego serca. Słowo trwać to jest przeciwieństwo tego, że przychodzą różne mody. Słowo trwać to jest przeciwieństwo tego, że przychodzą różne okoliczności, które nas wybijają z tego. Nie możesz trwać co tydzień w czymś innym. Nie możesz trwać co chwilę w jakimś innej modzie, nawet duchowej. Dzisiaj, kiedy,
kiedy mamy internet, kiedy mamy tak ogromny dostęp do słowa głoszonego, do różnych przesłań, do przesłania z lewej strony, z prawej strony, takich, możemy sobie wybierać i troszkę nas to rozpasa, tak bym powiedział, bo folguje naszej cielesności. O, to słowo mi się nie podobało, to dzisiaj mogę sobie wybrać to słowo. Tamto słowo mi się nie podobało, bo głosił jakiś wierzący, pastor, no to dzisiaj pójdę słuchać czegoś innego. Ale kiedy trwasz, to wiesz, co jest dobre. Kiedy trwasz, to wiesz, że to, co się zaczęło, ma swoją kontynuację i to, co było za tobą, to dzisiaj też powiesz na to amen i to, co jest przed tobą, oczekujesz z tego z wiarą, że to będzie dalej kontynuacja tego, w czym trwasz. Więc to słowo trwam jest spójnią tych wszystkich prawd, o których czytamy w tym wersecie. Słowo trwam to też znaczy, że ja trwam w czymś większym. Jako człowiek wierzący, jako świadomie wierzący i podążający za Chrystusem, ja trwam w większej prawdzie. W prawdzie objawionej, która jest większa ode mnie, której ja muszę się podporządkować, a nie podporządkuję ją jako prawdę dla kolei mojego życia. Więc to słowo trwać jest takim kluczem, który nam otwiera ten werset. Kiedy trwamy, tutaj jest napisane tak, trwali w nauce apostołów. Pierwsza prawda, której chcemy się przyjrzeć. Trwali w nauce apostołów. Co było tą nauką apostołów? Kiedy mówimy o pierwotnym kościele nowotestamentowym, to mamy świadomość, że nie byli tak uprzywilejowani jak my. Nie mieli spisanych listów, Ewangelii, nie było Nowego Testamentu. Więc nauka apostołów była mocno wynoszona w kościele, była autoryzowana przez ludzi, którzy ją słuchali, dlatego że przynosiła słowo żywego Boga. To słowo żywego Boga można było już odczytać w Starym Przymierzu. Już można było odczytać w Starym Testamencie, w księgach Starego Testamentu. Proroczo każda prawda nowotestamentowa była objawiona w Starym Testamencie. Zresztą jak czytamy listy, Ewangelie, to piszący autorzy często odnoszą się do tego, że to było zapowiadane, tamto było zapowiadane. W zasadzie nie było żadnej nowej prawdy, która nie byłaby wcześniej zapowiadana. Więc nauka apostołów przynosiła słowa, które już zostały spisane. Ale to nie wszystko. Ona łączyła ze sobą słowa Jezusa, które były dopełnieniem i wykończeniem i manifestacją tego wszystkiego, co było proroczo zapisane, co było proroczo zapowiadane w Starym Przymierzu. Nauczali słów Jezusa, dlatego że byli naocznymi świadkami, byli nosicielami tego słowa, które sami słyszeli od Mesjasza. Oczywiście oni się nasączali tak przez okres, kiedy chodzili jako uczniowie z nimi, wiele słów nie rozumieli. Wiele słów było dla nich zakrytych, ale kiedy przyszedł Duch Święty, nastąpiła eksplozja. Pamiętamy pierwsze kazania Piotra, kiedy wcześniej wszyscy odeszli z Jerozolimy, poszli nad jezioro, chcieli z powrotem łowić ryby, byli załamani, że Jezus umarł, tak? Nie ma jakiejś kontynuacji, nie wypełniły się plany, o których oni myśleli, ale kiedy przyszedł Duch Święty, zaczęli głosić kazania. Duch Święty użył tego wszystkiego, co było w nich zdeponowane, tym, co byli nasączeni. Więc nauczali słów Jezusa, tego, co mówił, tego, co nauczał, dlatego, że byli świadkami. I to nasączanie słowem apostołów, słowem Bożym w Kościele ma ogromne znaczenie. Nasączanie słowem Bożym każdego z nas, wierzącego, ma ogromne znaczenie. Dlatego, że to, co mamy w środku, wewnątrz nas, w naszym sercu, tym tak naprawdę jesteśmy. Kiedyś jeden głoszący powiedział taki przykład, że kiedy byśmy chcieli zobaczyć, co jest w owocu, to możemy go ścisnąć i wypłynie. Tak? Jeżeli ściśniemy jabłko, to co wypłynie? Sok jabłkowy. Pewnie może już niektórzy to słyszeli, tak? Ale kiedy ściśniemy pomarańcze, wypłynie sok pomarańczowy, tak? I pytanie było, a co wypłynie, jeżeli ściśniemy wierzącego chrześcijanina? Co wypłynie?
co powinno wypłynąć. Powinno wypływać Słowo Boże, pokój, radość w Duchu Świętym. I ono wypłynie pod warunkiem, że wcześniej zostało tam zdeponowane. Ale jeżeli tam nie zostało zdeponowane, jeżeli się nie nasączymy, to może wypłynąć frustracja, arogancja, gniew. Mówimy o ściśnięciu, tak? O jakiejś krytycznej próbie. Nie wtedy, kiedy nam jest bardzo dobrze i siedzimy tutaj w pięknej sali. Więc pomyślmy o tym, żeby się nasączać, dlatego że pierwotny Kościół właśnie trwał w nauce apostołów. Trwał w nauce apostołów, która przynosiła Boże Słowo. Słowo zapisane i Słowo objawione. Objawione przez Mesjasza Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego Pana i Króla, którego oni byli świadkami, a Duch Święty to poświadczał. I to jest bardzo, bardzo ważna prawda dla Kościoła i bardzo ważna prawda dla nas samych. Dlatego, że każdy z nas będzie przechodził przez miejsce próby. Może niektórzy już przychodzili, niektórzy być może są. Ja nie chcę absolutnie jak gdyby naznaczać tego nad nami, ale tak mówi Boże Słowo, że przed każdym z nas są różne próby. To jest ten moment ściśnięcia. I wtedy wychodzą te rzeczy, czym jesteśmy nasączeni. Oby to nie były frustracje, oby to nie były złe emocje, oby to nie było słowo, ale w momencie próby, w momencie ściśnięcia, aby wypłynęło to, co jest przez Ducha Świętego zdeponowane w nas. Apostołowie gdziekolwiek się ruszali, to czytamy, oni ruszali się po to, żeby głosić Słowo Boże. I to był sposób na rozwój Kościoła. Przeczytajmy słowa zapisane w Dziejach Apostolskich, 6 rozdział. 2-4 i 7. Wówczas 12 zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowa Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha, mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. I 7 werset. W ten sposób Słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też rzesza kapłanów dawała posłuch tej wierze. Więc potwierdza tutaj ten tekst to, że głoszenie słowa, pilnowanie nauki słowa było mocno wynoszone w pierwotnym kościele i to powodowało jego rozwój, to powodowało jego wzrost. Ja jestem świadomy i taka jest prawda, że w Kościele jest bardzo wiele różnych potrzeb. Dzieje się różnych rzeczy i to są dobre rzeczy, to są dobre rzeczy, dobre aktywności, praca z taką grupą, praca z inną grupą, usługiwanie tu, organizowanie koncertów, różnych takich rzeczy. I to musi być w Kościele, to musi być w Bożej służbie, ale to nie może stać na piedestale. Na piedestale w Kościele musi być Słowo Boże. Na piedestale w moim i w Twoim życiu musi być Słowo Boże. To jest cel wynikający z organizacji Kościoła, który daje życie, który daje rozwój, który daje pomnożenie. Nawet ci ludzie, o których tutaj czytaliśmy, ci diakoni pełni ducha, to nie znaczy, że oni nie głosili słowa, bo czytamy, znamy Dzieje Apostolskie, że nawet diakoni byli powoływani i oni też głosili słowo. Więc to słowo naprawdę było na świeczniku, mocno naciskane, aby było głoszone, ogłaszane. W życiu otacza nas wiele słowa, sami je wypowiadamy, ale jakiego rodzaju słowa głosili apostołowie? Apostołowie, przeczytajmy to, to jest zapisane w 5 rozdziale, 20 wersecie. Idźcie, stańcie w świątyni, w moim zrozumieniu stańcie dzisiaj w kościele, ogłaszajcie ludowi wszystkie te słowa, które darzą życiem. Słowa, które darzą życiem. To jest to przesłanie, które Duch Święty chce dzisiaj wprowadzać do naszego serca, aby słowo darzyło życiem. Wiecie, jest dużo słowa, nawet w Biblii jest dużo słowa zapisane, ale jest specjalna część, specjalna grupa słowa, które darzą życiem. Co to jest za słowo? To jest słowo, które we mnie, czy w tobie, czy w nas będzie powodowało owoc w postaci pokoju, radości, i sprawiedliwości w Duchu Świętym. Słowo nie może cię oskarżać. Oczywiście, powiem inaczej, słowo powinno cię oskarżać, ale w drugiej ręce jest podana Boża łaska. Amen?
Ono musi nas skonfrontować, ona musi pokazać, że my jesteśmy grzesznikami, ale nie można zostawić człowieka w tym stanie. Jeśli jedną ręką podajesz mu Bożą prawdę o nim, Boży osąd o nim, to drugą ręką musisz powiedzieć, że przychodzi łaska Jezusa Chrystusa. Że owszem, jesteś grzesznikiem, ale dzisiaj jesteś usprawiedliwiony, bo Chrystus za ciebie umarł. I to jest słowo, które darzy życiem. Które będzie powodowało wzrost, które będzie powodowało przemianę, które będzie powodowało owocowanie z nas. Bo słowo ma to do siebie, że przynosi owoc. I to też wielokrotnie było tutaj mówione, że owoc może być różny. Zależy od zasiewu. Jeżeli mamy zły zasiew, to on też będzie owocował, dlatego że to jest Boża prawda. Kiedy zasiejemy złe rzeczy, adekwatnie do tego zbierzemy owoc. Dlatego zasiewajmy dobre rzeczy, głośmy słowo, które darzy życiem, bo ono będzie przychodziło, przynosiło obfitość dla ciebie i mnie. Poza tym, kiedy słowo w nas będzie wzrastało, tak jak mówi Biblia, w coś innego we mnie będzie musiało maleć. Kiedy jesteś nasączony słowem, a to słowo wzrasta, co to znaczy? To znaczy, że każda prawda mojego fizycznego życia musi być konfrontowana z tym słowem albo podporządkowana temu słowu, to coś innego będzie w tym we mnie maleć. To, co nie przynosi dobrego owocu. Dzieje apostolskie 19 do 20. Pokaźna liczba osób, które zajmowały się magią, poznosiła księgi, publicznie je paliła. Po podliczeniu wartości tych ksiąg okazało się, że wynosiła na 50 tysięcy srebrnych denarów. W taki właśnie sposób, stosownie do potęgi Pana, słowo krzewiło się i umacniało. A w Dziejach Apostolskich 12:24, a słowo Boże rozszerzało się i pomnażało. Jeśli potrzebujemy ratunku, jeżeli potrzebujemy zmiany do naszego życia, jeśli potrzebujemy uleczenia, to nadajmy autorytet Bożego Słowa dla swojego życia. Wiecie, to jest tak, że kiedy my bierzemy Boże Słowo do siebie, to przyjmuje je rozum. I wtedy można powiedzieć, że my mamy Słowo. Ale kiedy Słowo z tego rozumu przechodzi do serca, to Słowo posiada nas. Kiedy ono przechodzi z rozumu do serca, do miejsca duchowej eksplozji dla naszego życia, to zaczyna w naszym życiu zmieniać rzeczywistość i nasze życie zostaje podporządkowane pod reguły, prawa i moc Bożego Słowa. Kiedy pozostaje w umyśle, jest bardzo pożyteczną wiedzą, ale tylko wiedzą. I można wiedzieć dużo, ale życie prowadzi nas innymi kolejnami. Dlatego przejście tego słowa z naszego umysłu do serca jest bardzo ważne, bo wtedy cała nasza dusza, a potem i ciało zostaje podporządkowana pod działanie Bożego Słowa. I to zaczyna wydawać owoc. Ja się modlę o to, aby to, co czytam, aby to, co sam wypowiadam, aby nie pozostawało na poziomie mojej teologicznej wiedzy, ale żeby z umysłu przychodziło do serca, doznawało duchowej eksplozji i przemiany mojego stylu życia, wypowiadanych słów, odruchów, pragnień i wszystkich innych rzeczy. Aby życie Ducha Świętego we mnie mogło wzrastać poprzez to słowo, a wszystko inne maleć. Amen? Amen. Więc trwali w nauce apostołów, w Słowie Bożym, o tym czytaliśmy. Drugi punkt, trwali we wspólnocie. I to jest cudowne słowo, bo w moim zrozumieniu wspólnota to nie jest zgromadzenie domowe. Czasami się zdarza, dzisiaj się zdarza tak, że oprócz tego, że mamy kościół, że uczestniczymy w kościele, że jesteśmy członkami czynnymi i tak dalej. Są pokuszenia, no a w zasadzie po co ci kościół? No możesz się zgromadzać w domu, możesz przyjść, możesz coś tam posłuchać, tu włączyć, tam poczytać i też będzie fajnie. Ale jak czytam Dzieje Apostolskie, to ja widzę Boży plan zbawienia dla człowieka, a ten Boży plan zbawienia dla człowieka łączy się z kościołem. I
pierwszy werset, który chciałem przeczytać, to znowu Dzieje Apostolskie, tak akurat cały czas się poruszamy w tym temacie, bo tam najwięcej jest treści związanego z pierwotnym Kościołem. Dzieje Apostolskie, 2:46. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Ktoś mi kiedyś powiedział, a skąd wiesz, przecież nie było kościoła nowotestamentowego, kościoły były domowe i tak dalej. Ale tutaj czytamy, że oni gromadzili się w świątyni. Tak? Świątynia była miejscem, gdzie pielgrzymowali wierzący, gdzie usługowali często apostołowie, gdzie były wszystkie obrzędy z uwielbieniem Boga, z pieśnią, całe życie. Więc codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni i dopiero dalej mamy, a łamiąc chleb po domach, do czego wrócimy jeszcze później, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. A Dzieje Apostolskie 6:5-6. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Czytamy znowu o życiu tego kościoła. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary. Nawiązuje już do wcześniejszego czytanego fragmentu. Pełnego wiary i Ducha Świętego. Filipa, Prochosora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych przedstawili apostołom, którzy pomodlili się o nich i włożyli na nich ręce. I widzimy tutaj całą strukturę kościoła. Widzimy zgromadzenie, widzimy głoszących, widzimy apostołów, diakonów potrzebnych do usługiwania. Słuchajcie, diakonów do usługiwania przy stole było potrzebnych aż 7. Co to było za zgromadzenie? Ja nie wiem, ile, jak jest obiad zborowy, ile jest potrzebna diakonów do roznoszenia przy stole, ale tam trzeba było 7 diakonów do usługiwania przy stole. To jeżeli ktoś mi powie, że to jest zgromadzenie domowe, to musiał być bardzo duży dom. Więc cała struktura łącznie z duchowymi nominacjami. Apostołowie powoływali, apostołowie wkładali rękę. Więc trwali we wspólnocie, rozummy to jako trwali w pierwotnym kościele, nie w zgromadzeniu domowym, ale w kościele. Cała ta struktura była podporządkowana, miała swoją hierarchię i każdy wiedział, co ma zrobić. Ale nadrzędnym celem, znowu wracam do tego, było to, żeby utrzymać wysoki standard słowa, głoszenia słowa. Żeby ci, co głoszą, mogli się skupić na głoszeniu, ci, co usługują, mogli się skupić na usługiwaniu. I każdy wiedział, do czego jest powołany i mógł zgodnie z tym wykonywać swoją pracę. A każda z tych pracy była cenna, dlatego że dopiero razem to wszystko tworzyło koinonię, czyli Bożą wspólnotę. Więc potrzebujemy Kościoła. To jest mój drugi punkt. Kościół nie jest doskonały. Amen. Bo my nie jesteśmy doskonali. Ja nie jestem doskonały. Kościół jest doskonały duchowo w Jezusie Chrystusie, ale cieleśnie, kiedy się patrzymy, nie jest doskonały. Jeżeli szukasz, gdyby ktoś teraz przyszedł i się pytał, chciał do nas dołączyć i powiedział, czy tu jest doskonały Kościół, powiedziałbym, no niestety, to nie jest doskonały Kościół. Dlatego wszyscy, którzy tu jesteśmy, mamy swoje zalety, mamy czasami też i wady. Ale w Jezusie Chrystusie, kiedy patrzymy na siebie, widzimy tą doskonałość. Więc wymaganie, że Kościół ma być doskonały w sensie cielesnym, jest nieporozumieniem. Dlatego, żeby gdyby Kościół był doskonały, to Chrystus by już nie musiał przychodzić ze swoim usprawiedliwieniem do nas. Być może Kościół byłby doskonały, gdybym ja się tutaj nie znalazł, czy może ty byś się nie znalazł. Ale chwała Panu, że On przychodzi ze swoją doskonałością, On przychodzi ze swoją szatą, On przychodzi ze swoim usprawiedliwieniem do życia każdego z nas. Więc funkcjonowanie w tym kościele musi też nas nauczyć szacunku i takiego pobłażania, ale takiego zrozumienia dla drugiego człowieka. Dlatego, że w przypowieściach Salomona mamy napisane, że żelazo ostrzy się żelazem, a człowieka wygładza się czym? Drugim człowiekiem. Więc każde nasze wady, nasze jakieś tam przywary, jakieś niewyszlifowane jeszcze miejsca charakteru,
Bóg tego nie prostuje w postaci cudu, że nagle coś wstępuje, być może też się tak zdarza, ale prostuje to inaczej. Na twojej drodze, na mojej drodze stawia człowieka, który czasami wydaje się być jakąś ością czy jakąś cierniem albo coś, ale wtedy to tarcie powoduje, że nasze życie zaczyna być bardziej pokorne, bardziej z szacunkiem dla innych. I do tego też potrzebujemy Kościół. To oczywiście nie jest jedyny cel Kościoła. Takim celem Kościoła, którym możemy czytać, to jest, że on jest miejscem służby. W liście do Galacjan czytamy, nie będziemy tego czytać, ale tam jest napisane, że służcie jedni drugim w miłości. Gdzie mamy służyć jedni drugim? Tu nie jest napisane służcie światu na zewnątrz, bo to jest zupełnie inna sprawa, ale jedni wierzący drugim wierzącym w miłości. Gdzie można służyć jedni wierzący drugim wierzącym? W Kościele, bo tu jesteśmy razem. To jest nasza społeczność, to jest nasza rodzina. Więc nawet Jezus, kiedy mył nogi uczniom, to On umył te nogi, zauważcie, uczniom, czyli we wnętrzu Kościoła. Nie umył tego ludziom ze świata. Dla ludzi ze świata miał inną posługę. Inne słowo, ale umył nogi uczniom, czyli wewnątrz Kościoła. Jedni drugim w miłości służcie. Kościół to także odpowiedzialność. Nie ma Kościoła albo nie ma uczestnictwa w Kościele bez odpowiedzialności każdego z nas. Każdy z nas musi nieść i niesie odpowiedzialność za swoją część służby, za swoją posługę. Za to, że Marek tu dzisiaj usługiwał z zespołem, to jest odpowiedzialność, bo mógł powiedzieć, ale jestem zmęczony dzisiaj po pracy. Dzisiaj nie dam rady. Albo kto inny, kto przygotował tutaj salę, kto robi nagłośnienie. Każdy może powiedzieć, no ale jestem zmęczony i ma do tego prawo. Ale Kościół to odpowiedzialność. Nawet ja dzisiaj tutaj głoszę to do Kościoła. I też traktuję to jako formę służby. Chociaż przyjechałem praktycznie prosto z pracy. Więc Kościół to odpowiedzialność każdego z nas i odpowiedzialność też za jednych i drugich. Czasami nam się wydaje, o, z tym mi się fajnie rozmawia, ale z tym bratem już niekoniecznie. Ale to rodzina. Znajomych, przyjaciół możemy sobie zmieniać. Możemy ich wymieniać, ale rodziny się nie zmienia. Wszyscy jesteśmy rodziną i czasami może mi się coś podobać, czy może ja się komuś mogę nie podobać, ale rodzina to rodzina. Nie będziemy, tu nie ma miejsca na zamianę. Wewnątrz każdej rodziny są też różne, jak gdyby różne poziomy relacji, ale rodzina się nie zmienia. Więc patrzenie na Kościół to miejsce odpowiedzialności jednego za drugim. Kościół to także miejsce akceptacji. Przychodzimy tacy, jacy jesteśmy ze swoimi obciążeniami, ale w Kościele jesteśmy zaakceptowani. W pierwszej kolejności przez Boga. Bóg nas zaakceptuje. Wiecie, akceptacja to jest taka chyba jedna z najgłębszych potrzeb człowieka do egzystencji. Człowiek potrzebuje akceptacji. Jeżeli człowiek nie ma akceptacji, to z tego, to każdy psycholog powie, to z tego rodzą się problemy psychiczne, odrzucenia, różne rzeczy, które powodują problemy w życiu. Ale kiedy jesteś przez Boga zaakceptowany i możesz Mu powiedzieć, Panie, Ty znasz mnie, Ty wiesz, jaki jestem, Ty znasz moje wszystkie, nie mam szans udawać przed Tobą, nie mam szans się ukryć przed Tobą, nie mam szans się wybielić przed Tobą, bo Ty mnie znasz. Ty wiesz, jaki jestem w środku. Więc to miejsce akceptacji daje w Kościele Bóg. I to miejsce akceptacji powinien brat dać bratu, siostra siostrze i sobie nawzajem wszyscy. Amen? Pomimo, że moglibyśmy sobie próbować wyliczyć może jakieś wady, jakieś wpadki, jakieś niedoskonałości. Ale skoro Bóg dał ci miejsce akceptacji, to nie masz prawa odmawiać tego miejsca akceptacji swojemu bratu. Kościół dla wierzącego to także zobowiązanie. To już po części mówiłem, w służbie.
To nie jest tak, że do kościoła można sobie przyjść i powiedzieć, no dzisiaj jestem, jutro mnie nie ma. Na tym kazaniu lubię być, a na tamtym kazaniu nie lubię być. To restauracja. Kiedyś jeden wierzący powiedział, że to restauracja. W restauracji możesz sobie zamówić posiłek i za niego zapłacić, a potem strzepać ręce i wyjść. Ale kiedy traktujesz kościół jako dom, to musisz wiedzieć, że to, co zostało podane na stole, zostało przez kogoś przygotowane, że po tym trzeba posprzątać, a może trzeba wynieść śmieci, a może trzeba zrobić jeszcze parę innych nieciekawych zajęć, które niekoniecznie podnoszą moją godność czy poczucie wartości. Kościół to miejsce służby i zobowiązania. W Kościół to w końcu wielopokoleniowość. I to jest, słuchajcie, cudowna cecha, bardzo często dzisiaj niedoceniana. Ja sam wywodzę się z domu, kiedy ja dorastałem, były 3 pokolenia, była babcia, rodzice i my dzieci. I dopiero dzisiaj z perspektywy już dorosłego człowieka widzę, jaką to miało wielką wartość. Chociaż w danym momencie mogło mi się wiele rzeczy nie podobać, jako małemu, młodemu nastolatkowi czy młodej osobie, no wiecie, no babcia no nie zawsze może była reprezentacyjną osobą, może bym chciał, żeby to wszystko ładniej wyglądało, ale tam się nauczyłem akceptacji do wielopokoleniowości. I to, że dzisiaj tutaj zasiadają babcie, w mojej osobie dziadkowie, bo sam jestem dziadkiem, zasiadają nasze dzieci, nasze wnuki i któreś już pokolenia, to powoduje, że Kościół trwa. Ten konkretny Kościół trwa już ponad 100 lat, tak? Od 1913 roku, może pastor by mnie poprawił chyba. Tak mi się wydaje, 100 lat. Kościół trwa. Kościół był przede mną i najprawdopodobniej będzie po mnie, dopóki Pan nie przyjdzie. Ten Kościół będzie trwać. I być może będzie miał swoje, będzie zawsze miał najlepsze czasy. O, w ten sposób to powiem. Więc wielopokoleniowość w Kościele to jest cecha i to jest wielka wartość, którą powinniśmy sobie szanować, uczyć młodych dzieci, uczyć młode pokolenia szacunku do tego i ja wierzę, że tego wszystkiego możemy tu w Kościele także doświadczać. Więc Kościół to miejsce, w którym czujemy się bezpieczni, w którym znajdujemy akceptację. I dalej czytamy, że trwali w łamaniu chleba. To trzecia prawda dla życia Kościoła i to trzecia prawda dla życia wierzącego. Komunia, łamanie chleba, wieczerza, zamienne określenia, to tak naprawdę posiłek wiary przeznaczony jedynie dla wierzących. To cudowne miejsca duchowego posilenia, które mają wpływ na naszą cielesność. I to, że możemy doświadczać tego znowu razem w Kościele, że możemy tego doświadczać razem z innymi wierzącymi, ma swoją wartość. Kiedy pojawia się presja, kiedy pojawiają się zagrożenia, to posilenie komunią przynosi duże błogosławieństwo dla człowieka wierzącego. Kiedy Pascha była obchodzona w Egipcie, kiedy Izrael wychodził, oni pierwszy raz obchodzili Paschę, krwią oznaczyli swoje wejścia do domów, zabijali baranka. Oni znajdowali się w samym oknie cyklonu. Oni byli po wszystkich plagach, czyli pamiętamy, jakie traumatyczne widoki musiały być z tym związane, a znajdowali się przed jeszcze przejściem przez Morze Czerwone, przed pościgiem armii egipskiej za nimi, więc w samym środku cyklonu. Oni przyjmowali, łamali się chlebem, jedli ten posiłek, który był krwią, smarowali swoje drzwi. To ich zabezpieczało, to dało im życie, to dało im bezpieczeństwo. Oni mogli przemieścić się, przejść w Bożej ochronie, a wróg nie mógł ich dosięgnąć. Więc miejsce, kiedy łamiemy chleb, kiedy przyjmujemy jak wieczerze, przyjmujemy posilenie, pijemy wino, jest miejscem Bożego posilenia i Bożego posiłku dla twojego i mojego życia.
Bóg nie wymaga w tym naszej doskonałości. To już pokrótce powiedziałem wcześniej. Dlatego, że On sam jest doskonały. On przychodzi ze swoją ofertą doskonałości do mojego i Twojego życia. I wtedy, kiedy bierzemy ten chleb i pijemy to wino, to doskonałość Chrystusa na nowo nasącza nasze życie. Kiedy Paweł pisze, że można przyjmować wieczerzę w niegodny sposób, tak? Jest napisane, zdaje się, w liście do Koryntian, on o tym pisze, że można przyjmować w niegodny sposób, ale to znaczy, że można przyjmować też w godny. Ja to zawsze lubię odwracać. Więc jeżeli jest niebezpieczeństwo, że można w niegodny sposób, i to jest prawda, to znaczy, że można też w godny. A co to znaczy? Że jeżeli w godny sposób przyjmujemy komunię, to znaczy, że przez to przychodzi uzdrowienie dla naszego ciała, że przez to przychodzi uleczenie dla naszego ciała, że przez to przychodzi posilenie dla naszego ciała i wszystkie błogosławieństwa z nieba. I tego się trzymajmy. Kiedy teraz tutaj w niedzielę była udzielana komunia, roznoszony chleb, wino, cały Kościół mógł się z tego cieszyć. Ale to nie jest jedyne miejsce, gdzie możemy przyjmować. Dlatego, że tam jest napisane w Dziejach Apostolskich, że oni przyjmowali, to był 46, tak, werset. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach. To pokazuje, że łamanie chleba po domach to było dla nich powszechne. Przyjmowanie komunii było tak powszechne, że robili to za każdym razem w domu. I to jest, ja zachęcam każdego, czynimy to z żoną w domu, z naszą córką, żeby przyjmować, nie tylko czekać na miejsce w kościele, na ten czas w kościele, kiedy raz w miesiącu to robimy, ale jak najczęściej przyjmować komunię, łamać chleb w swoim domu, w swojej rodzinie, ze swoimi wszystkimi mieszkańcami tego domu. Nawet jak jesteś sam, nawet jak jesteś samotny, to możesz to czynić przed obliczem Boga. Tak naprawdę z Jezusem Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, ale to nie ma znaczenia, ile osób do tego przyjmujemy, przystępuje. Znaczenie ma to, jakie moje serce się otwiera na to, co Bóg uczynił i co ja chcę wspominać. Więc w radości, w prostocie serca, podoba mi się to stwierdzenie, że w prostocie serca, bo ono mówi, że pierwszy Kościół nie szukał albo nie rozbierał tego na czynniki teologiczne, że to można, to nie można, a nie wiadomo, czy można, a czy by się to Panu podobało. Oni to przyjmowali w prostocie serca. Tak jak dzieci, tak? Jezus powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i każdy musi się utożsamić jak gdyby z takim poziomem wiary jak dzieci. To znaczy nie z dziecięcą wiarą, ale z ufnością typu dziecięcego. Więc przyjmowali to w prostocie serca. Nie zastanawiali się, co by było, a czy może lepiej tak, a czy może lepiej tak. Po prostu przez wiarę brali chleb, łamali, pili wino i robili to w prostocie serca i w radości. Bo to powodowało radość, że Pan udzielił mi ze swojego błogosławieństwa. Że Pan udzielił mi ze swojej łaski. Że Pan uczynił mnie godnym. Że Pan uczynił mnie swoim dzieckiem, że Pan uczynił mnie swoją sprawiedliwością, a przyjmuję posiłek, przyjmuję komunię i daje mi to posilenie, że będę mógł iść w mocy tego posiłku, że mogę działać w mocy tego posiłku, że On będzie stanowił moją ochronę, moją przednią straż, moją tylnią straż, że wróg nie będzie miał do mnie dostępu. To jest proklamacja, to jest modlitwa, która może temu to towarzyszyć. Istota komunii, kiedy przyjmujemy komunię, najczęściej, kiedy też głosimy słowo związane z tym tematem, to patrzenie na krzyż Jezusa. Wspominamy dzieło Golgoty. I to jest główny jego przekaz, ale nie jedyny. Przyjmowanie komunii to patrzenie też w przód. To patrzenie na drugie przyjście Jezusa. Przyjmowanie komunii to też mówienie, tak Pan przyjdzie. On przyjdzie po swój Kościół. To też proklamacja tego, co ma się wydarzyć, co jest przed nami, nie tylko to, co było z tyłu. I trzecim aspektem przyjmowania wieczerzy jest to, że przyjmujemy ją wspólnie. To znaczy, że to przymierze, w którym ja jestem w Chrystusie, jest także przymierzem z moim bratem i moim siostrą.
I nie tylko ja przyjmuję, jeżeli robimy to tutaj w Kościele, ale przyjmujemy to wspólnie. I ta społeczność w pierwszej mierze jest z Chrystusem, ale w drugiej mierze jest z moim bratem i siostrą w Kościele. I wtedy jest dobry moment, żeby popatrzeć wewnątrz siebie, żeby popatrzeć na swoje emocje, żeby popatrzeć na swoje uczucia, czy one są w porządku, bo w tej belce pionowej, w której krzyż nam pokazuje, wskazuje na Chrystusa, to łatwo ustawić sobie hierarchię, bo ja jestem tutaj, Chrystus siedzi na tronie, ale kiedy musimy zejść ze swojego tronu po to, żeby szacunek oddać bratu albo siostrze, to już czasami z nami jest trudniej. Więc pamiętajcie o tym, że to nie tylko patrzenie wstecz na dzieło Golgoty, ale patrzenie w przód na ten moment, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół, bo On powiedział, że przyjdzie. I kiedy w Ewangelii Łukasza jest zapisane, kiedy była Pascha i ustanowienie wieczerzy, tam są takie słowa, że nie będę spożywał, Jezus powiedział, że nie będę spożywał więcej z owocu tej winorośli, aż przyjdę, albo aż będę tam z moim Ojcem przy uczcie. Więc te rzeczy muszą nam towarzyszyć, żeby mieć świadomość, że mój brat, moja siostra są w tym samym przymierzu z Jezusem Chrystusem, które ja dzisiaj świętuję i w związku z tym muszę mieć czystą relację, muszę mieć zdrową relację do tego, aby być z nimi pojednani i żeby mnie to nie ograniczało. A diabeł przychodzi po to, żeby nas ograniczyć i żeby nam powiedzieć, a ty nie jesteś godny, a ty nie powinieneś przyjmować, a pamiętasz, co wczoraj się wydarzyło, co wczoraj powiedziałeś, jak się zachowałeś. I chcę dzisiaj powiedzieć każdemu, że to jest diabelskie oskarżenie, które możesz od siebie odrzucić w 5 minut, pod jednym warunkiem, że tylko powiesz, Panie, przepraszam, ja oddaję to Tobie i przyjmuję Twoje przebaczenie. I nawet kiedy ja zawodzę, to Ty jesteś wierny i Ty się nie wyprzesz swojego słowa. I mamy to słowa zapisane w drugim liście Tymoteusza 2,13. Lecz jeśli zawodzimy, a to się będzie nam zdarzać, On pozostaje wierny, ponieważ samego siebie zaprzeć się nie może. To może być chwila, żeby oczyścić swoje sumienie, nawet z rzeczy, które wydają nam się poważne, bo diabeł to będzie wyolbrzymiał, ale przyjmuj komunię. Nie daj się okraść, bo celem diabła jest, żebyś minął ten posiłek. Dlatego też kiedy roznosimy tą komunię, roznosimy chleb, wino tutaj w Kościele, kiedy bierzemy w tym udział, moją modlitwą jest, aby każdy brał, aby każdy nie siedział, tylko wstał i uczestniczył w tym posiłku. Jeżeli potrzebujesz oczyścić, trwa to naprawdę chwilę, można to wyznać, Bóg to słyszy i On, nawet jeśli zawodzimy, On pozostaje wierny. To jest słowo, które może nas wtedy wzmocnić. Więc trwali w komunii, w łamaniu chleba i 4 punkt jest napisany, że trwali też w modlitwie. I modlitwa to jest absolutnie największa istota funkcjonowania życia w Kościoła. Ale tyle już też było mówione, ja też sam w poprzednich zwiastowaniach odnosiłem się do tego, że tylko być może wymienię parę punktów. Więc trwali w modlitwie. Modlitwa to krwioobieg życia duchowego Kościoła. Co to znaczy krwioobieg? No wiemy, że jak w nas krew krąży, tak, to ona jest nasączana tlenem, przenosi ten tlen do każdego zakamarka naszego ciała i powtarza, taki krwioobieg. Więc ja uważam, że modlitwa to jest krwioobieg życia duchowego Kościoła, dlatego że ona płynie do nieba, tam się nasącza Bożymi wartościami, wraca z powrotem do nas. Jeżeli to jest modlitwa w Duchu Świętym zanoszona, to ona jest zaadresowana przed Boży tron, ale ona tam nie zostaje, ona wraca dla nas, do nas. I w Ewangelii Marka 11,17 mamy zapisane słowa Jezusa, który bardzo scharakteryzował Kościół. Co to jest Kościół? I pisze tak, Jezus w swoim nauczaniu zwracał im uwagę,
czy nie zostało napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody. Kościół to dom modlitwy dla wszystkich narodów, po to, żeby chwała Najwyższego, chwała Jezusa Chrystusa mogła z tego domu wypływać. To jest dom modlitwy ogniskujący się na tym krwioobiegu, który pochodzi z nieba. I no, muszę znowu tak powiedzieć, że mamy w Biblii napisane dobre i złe przykłady modlitwy. Ktoś może powiedzieć, no ale jak to może być w Biblii zły przykład modlitwy? Kiedyś już mówiłem, ale dość dawno ten przykład, więc powtórzę go jeszcze. Zapisany to jest w Dziejach Apostolskich. Pierwszy rozdział od razu, 23-24 wersety. I od razu powiem, że to była modlitwa Kościoła przed wylaniem Ducha Świętego. W moim zrozumieniu to ma duże znaczenie. Dlatego, że można, albo zaraz do tego dojdę, można chybić celu. Tak? I mamy tutaj napisane tak. W tym wówczas wskazali dwóch, uczniowie, którzy się zgromadzali, tak, na miejscu, wówczas wskazali dwóch przyszłych, to już moje dopowiedzenie, apostołów, Józefa, zwanego Justusem, oraz Macieja, a następnie wznieśli modlitwę. Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż, którego z tych dwóch wybrałeś. Dlaczego oni to zrobili? Dlatego, że mieli proroczo zapowiedziane, że z 12 apostołów jeden zostanie, Judasz zostanie jak gdyby wyeliminowany i że jego urząd weźmie inny. I to była prawda. Oni to czytali, oni to zrozumieli, chcieli to wypełnić. Więc zrobili naradę, powiedzieli, kto by się tutaj nadawał. Stwierdzili, że mają tutaj dwóch pretendentów, postawili ich i Panie Boże, teraz Ty wybieraj. Oni sami tak naprawdę wybrali. Uczniowie sami wybrali tych dwóch, a potem szukali autoryzacji u Boga. Dlatego mówię, że to jest niedobry przykład modlitwy. Nie czekając na obecność Ducha Świętego, a mieli zapowiedziane, że mają czekać w tym miejscu, aż przyjdzie wylanie mocy Ducha Świętego. Zabrali się do roboty. Czy ta robota była potrzebna? Tak, bo była potrzeba. Tak, nie było tego 12 apostoła. Było słowo, które mówiło, że jego urząd weźmie inny. Ale to Duch Święty wyznacza i powołuje do służby. I wiemy, czytając dalsze historie dziejów apostolskich i potem listy, że tym 12 był apostoł Paweł. On był przez Boga przygotowany. On był namaszczony. On sam napisał połowę Nowego Testamentu. Ale oni się zabrali do roboty wcześniej. No, Bóg ich za to nie skreślił. Ale dla nas jest nauka, że bez Ducha Świętego możesz minąć celu nawet w modlitwie. Nawet kiedy będzie ci się wydawało, że robisz mądre rzeczy, dobre rzeczy i one są bardzo potrzebne. Dlatego jeśli wyeliminujemy Ducha Świętego z Kościoła, to co zostanie? Sam nie wiem, co powiedzieć, ale jeśli nie będzie Ducha Świętego, to nie będzie sensu Kościoła. Dlatego, że On jest głównym napędem do budowania i tego wzrostu, o którym myślimy i o którym czytamy na początku Dziejów Apostolskich. Bardzo byłem dotknięty słowem dla Kościoła w niedzielę. Byliśmy w większości, mieliśmy gościa z Kanady, który mówił właśnie na ten temat, aby obecność Ducha Świętego była zawsze na naszych nabożeństwach stawiana najwyżej. Ważne są porządki, ważna jest chronologia, ważny jest czas, tak? Trzymamy się 12, koniec nabożeństwa, ale pozwólmy w Kościele działać Duchowi Świętemu. Dlatego, że kiedy Jezus odszedł, On powiedział, ja poślę wam pomoc, pocieszyciela, ale tak naprawdę Boga Ducha Świętego, który będzie ten Kościół prowadził. I Kościół prowadzony przez Ducha Świętego dostaje tak jak gdyby napędu atomowego w swoim rozwoju. Tego nam potrzeba. Dobrym przykładem modlitwy, żeby nie zakończyć na złym przykładzie, dobrym przykładem będą słowa zapisane w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział 29-31. Teraz, Panie, to jest część modlitwy, ja już nie czytam całego tekstu. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twoje słowo z przekonaniem i odwagą,
gdy Ty ze swojej strony wyciągasz rękę, aby leczyć, dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Twojego sługi Jezusa. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili słowo z przekonaniem i z odwagą. I znowu, głosili słowo, ten nacisk na głosili słowo. Pozwól, aby Twoi słudzy mogli głosić słowo, a Ty będziesz dokonywał. Oczekiwanie na działanie Bożej mocy jest tym, co rozpala Kościół. Ja oczekuję na Boże cuda. Ja nie żyję przez Boże cuda, bo ja żyję przez wiarę, ale ja wierzę w Boga cudów. Ja wierzę w Boga, który uzdrawia. I ja oczekuję na te uzdrowienia. Wiecie, często modlimy się, sam tutaj wychodzę, modlę się, ale naprawdę ja oczekuję, ja chcę, ja nie wiem, nie dzieje się to za każdym razem pewnie, ale to nie może mnie zniechęcać, to nie może nas zatrzymywać. My mamy Boga cudów. My do Niego się zwracamy. My nie szukamy swojej siły, swojej adoracji, my nie szukamy swojej elokwencji. My w wierze zwracamy się do Boga, bo mamy Boga cudów. I kiedy apostołowie w modlitwie zwracali się pełni oczekiwania, to czytamy, że gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się to miejsce. Ono się zatrzęsło, dlatego że Bóg stąpił na to miejsce. Dlatego ono się zatrzęsło, bo Duch Święty stąpił na to miejsce. Bo było takie oczekiwanie. Ludzie sobie nie wyobrażali, będziemy tak modlić się, aż przyjdzie wypełnienie. Nie przyszło, będziemy się dalej modlić. Nie przyszło tym razem, z jeszcze większym oczekiwaniem przyjdę następny raz. Dlatego że wiem, że Bóg jest Bogiem cudów. I On mnie nie zostawi. I On przyjdzie, i On się objawi, i On stąpi, i miejsce się zatrzęsie, na którym się zbierzemy. To jest oczekiwanie Bożego Kościoła. To jest oczekiwanie, które napędza go do rozwoju, które napędza go do pomnażania. Dlatego, że kiedy świat widzi Boga w akcji, to będzie nam zazdrościł. I przyjdzie tu, bo go też zapragnie. Amen. Amen. I to jest też kolejny przykład, że apostołowie funkcjonowali w kościele, w świątyni, bo czytamy, że oni szli na modlitwę. Oni szli na modlitwę do świątyni, a przy okazji uzdrowili człowieka, który był sparaliżowany. Ja bym takie przy okazji sobie życzył, że idę do kościoła i tak przy okazji o widzę ktoś, dotykam go i niech. No, to mnie napędza, ale taki jest Bóg. Oni szli na modlitwę, a przy okazji uzdrowili człowieka, bo była potrzeba, ale dlatego, że byli pełni wiary i oczekiwania, że Bóg ma moc. Powiedzieli, że pieniędzy nie mam, nie mogę Ci dać, ale mogę Ci dać to, czego sam doświadczyłem. Jeżeli oczekujesz, to doświadczysz. Amen. Jeżeli słowo przeszło z umysłu do serca, to serce będzie rozpalone oczekiwaniem. Jeżeli słowo zostaje na poziomie umysłu, to mamy cudowną wiedzę teologiczną. Ale to jeszcze nie jest gleba, gdzie Bóg wstępuje. Bóg wstępuje na eksplozję duchowego serca, duchowego słowa w naszym sercu. Więc Kościół pełen modlitwy, Kościół pełen modlitwy i oczekiwania. I muszę dodać jeszcze znowu rzecz, o którą troszkę już też mówiłem w poprzednim kazaniu, modlitwa pańska. Tak bardzo mnie dotyka ten fragment, bo zdaję sobie sprawę, co Kościół, co wierzący z nią zrobiliśmy. Mówię teraz w sensie ogólnym. Zrobiliśmy z tego pewną odliczankę, którą się cytuje, wyliczankę Ojcze Nasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzieci tego troszkę w ten sposób też uczyliśmy. Ale modlitwa pańska to jest przestrzeń, którą wskazał Jezus do zagospodarowania w modlitwie. Co jest w tej przestrzeni? W tej przestrzeni mamy prośbę o chwałę Bożą. W tej przestrzeni mamy realność Bożego Królestwa tutaj na ziemi. W tej przestrzeni mamy wolę Boga, żeby się manifestowała tutaj na ziemi. W tej przestrzeni mamy jednoczenie nieba z ziemią. To, co w niebie, tak i na ziemi. W tej przestrzeni mamy zaspokajania także i swoich potrzeb. W tej przestrzeni mamy też przebaczenie, odpuszczenie win. W tej przestrzeni mamy posilenie i ochronę dla nas.
I w tej przestrzeni na końcu znowu mamy oddawanie chwały. I kiedy czytam, bo często wracam, kiedy czytam Pismo, Słowo do tej modlitwy, Jezus powiedział, módlcie się, nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, ale On nie powiedział tymi słowami, tam jest napisane, módlcie się w taki sposób. I to jest istotne, w taki sposób. To znaczy dotykajcie tych przestrzeni, które tam są. To nie jest odliczanka, żebyśmy to recytowali. Gdybyśmy na każdą przestrzeń przeznaczyli 3 do 5 minut na oddawanie chwały, 3 do 5 minut na proklamowanie Bożej obecności na ziemi, 3 do 5 minut na proklamowanie, że to, co w niebie, to na ziemi i po kolei, to mamy godzinną modlitwę zamiast odliczanki. Ja to tak skrótowo. Więc modlitwa Ojcze Nasz to jest przestrzeń do zagospodarowania przez Kościół. Nie do recytowania, ale do wchodzenia w te przestrzenie uwielbienia, chwały, a dopiero na końcu te proporcje, dopiero są nasze potrzeby na którymś tam miejscu z rzędu, dopiero jest nasza ochrona, ale na początku jest oddawanie czci, chwały i błogosławieństwa naszemu Panu. Kochani, tak więc słowo na dzisiaj, to co macie zapamiętać, to co sami mamy zapamiętać, to trwać. Trwać w modlitwie, trwać w Bożym Słowie, w łamaniu chleba i trwać w Kościele. I kiedy rozpalimy się w każdym z tych czterech duchowych praw, to ja wierzę, że Kościół, a także i nasze życie, bo powiedziałem, że to są prawdy dotyczące życia chrześcijanina, będzie się pomnażało, a to będzie dla nas z pożytkiem, dla nas błogosławieństwo, a wierzę, że Bogu będzie to miłe. Niech was Bóg błogosławi, niech to słowo zapieczętuje na waszych sercach, na moich sercach. I ja może pomodlę się teraz jeszcze na zakończenie, potem zakończymy jeszcze ogłoszeniami. Ojcze, chcemy ci dziękować za to słowo, które ty dzisiaj wyzwalasz dla każdego z nas. Dziękuję ci, Panie, że tak jak Maria mogliśmy dzisiaj siąść u twoich stóp i zatopić się, Panie, w słowie napisanym. I ja się modlę, aby ono przyniosło głęboki owoc dla naszego życia. Dla naszego życia indywidualnie, ale też dla naszego życia jako Kościołu. Dziękuję ci, Panie, że ty chcesz dzisiaj mówić do każdego z nas, że ty pragniesz, aby to wszystko, Panie, co ma dzisiaj zostać zweryfikowane w moim życiu, zostało zweryfikowane, poddane twojej obróbce, aby twoje słowo nie zostawało w moim umyśle, ale wypełniało moje serce. Ja się o to modlę, aby ono miało wpływ na moje życie duchowe, na moje życie cielesne, abym mógł obfitować i owocować zgodnie z Twoją wolą. Ojcze, ja błogosławię to zgromadzenie w imieniu Jezusa Chrystusa i modlę się o Boży pokój, kiedy będziemy się rozchodzili. Modlę się o Bożą bezpieczeństwo i Bożą ochronę, kiedy pojedziemy do swoich domów. Ale się też modlę, aby Duch Święty nie dał nam spokoju, aby to Słowo głęboko paliło się w naszych sercach. Niech ono przynosi owoc dla każdego z nas w imieniu Jezusa. Amen.